Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Młodzi zdolni sportowcy rywalizowali w sobotnie przedpołudnie w 24. piłkarskim turnieju trampkarzy. Hala widowiskowo-sportowa na Myślenickim Zarabiu zgromadziła 8 drużyn walczących o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Organizator turnieju Klub Sportowy Dalin poprzez rozgrywki uczcił pamięć znanego i cenionego piłkarza Eugeniusza Różankowskiego. W 24. edycji turnieju imienia Eugeniusza Różankowskiego wzięło udział 8 zespołów. Niestety z przyczyn organizacyjnych wycofał się Wawel Kraków, który w ostatniej chwili powiadomił nas w związku z powyższym. Nasza druga drużyna Dalinu wystąpiła w ich miejsce. I może wymienię, bo dzisiaj cieszymy się frekwencją najlepszych krakowskich klubów. To jest Wisła, Krakowia, Garbarnia, Wawel, Progres, Kraków, Akademia Piłkarska 21, Podokręg Myślenice i oczywiście dwa nasze zespoły macierzystego klubu sportowego Dalin Myślenice. To jest turniej, który jest rozgrywany 24 raz z rzędu. W przyszłym roku będziemy mieli przyjemność, mam nadzieję, że z wszystkimi tutaj na tej sali, cieszyć się 25. rocznicą turnieju. Dlaczego organizujemy ten turniej? No jest to kawał historii polskiego, myślę, że nie przesadzę, polskiego futbolu, która dodatkowo wywodzi się z Myślenic i tym sposobem sportowym chcieliśmy uczcić jego pamięć. Dlatego też zaproszeni gości w postaci Klubu Sportowego Krakowia, Wawel, Garbarnia to są kluby, które bezpośrednio mają przyjemność pracować z naszym wychowankiem i mieszkańcem Myślenic. Jak przyznał wiceprezes do spraw piłki nożnej Jerzy Moskal, rok 2015 był trudny dla drużyny trampkarzy Dalinu. Mieliśmy przyjemność brać udział w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Trampkarzy. To jest najsilniejsza liga. Plasujemy się w końcówce tabeli, natomiast mamy przed sobą jeszcze drugie pół roku i na pewno wszystkim sympatykom i przede wszystkim rodzicom, jak i również młodym adeptom futbolu zapewnimy wszystko, aby poziom sportowy trampkarstwa w Myślenicach szedł do góry i myślę, że jesteśmy w stanie utrzymać Myślenicach najwyższą ligę rozgrywkową, która gra, uczestniczy w rozgrywkach pod patronatem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to dla nas bardzo ważne i istotne. Nadmienię również, że kilku zawodników z naszego klubu bierze udział sukcesywnie w powołaniach do kadry Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zaszczytne pierwsze miejsce zajęła drużyna Wisły Kraków. Na drugiej pozycji uplasowała się Akademia Piłkarska 21, natomiast ostatnie miejsce na podium przypadło drużynie Progres Kraków.